Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest film dla mojego młodego przyjaciela Atefa, który ma zmartwienie i dla wszystkich dzieci, które mają zmartwienie podobne do niego. Atef się martwi o to, że jego mama jest smutna. Kochanie, chcę ci powiedzieć, że to oczywiście bardzo miło, że się martwisz. To dobrze o tobie świadczy, że jesteś wrażliwy, że zależy ci na mamie, że liczysz się z tym, jak się czują inni. Ale chcę ci też wytłumaczyć, że to po pierwsze nie jest coś strasznie złego, to, że mama jest smutna, a po drugie to, że ty się martwisz, to niekoniecznie z kolei jest coś dobrego. Szczególnie ty, nie będę tutaj mówiła, co ty potrafisz zrobić, ale dobrze wiemy, co potrafiłeś zrobić w przedszkolu na przykład. Też przeżywasz różne emocje, silne emocje. I ja się teraz nie czepiam ciebie i nie robię ci kazania. Chcę, żebyś sobie przypomniał jakąś taką najbardziej wykręconą rzecz, którą zrobiłeś w przedszkolu, za którą miałeś kłopoty. Jeśli ty sobie nie potrafisz przypomnieć, to mama na pewno ci przypomni. No i teraz sobie przypomnij, jak się wtedy czułeś i dlaczego się tak czułeś. To, jak się czułeś, to są właśnie emocje. Emocje to są takie bardzo silne uczucia, które mamy w sobie, które nas informują o tym, że coś na zewnątrz, coś w świecie, w naszym życiu wymaga zmiany. Ty wówczas, kiedy byłeś w przedszkolu nie najgrzeczniejszy, chciałeś prawdopodobnie, żeby inaczej cię traktowano, żeby cię rozumiano. Chciałeś, żeby coś się zmieniło. I widzisz, ja przyznaję, że twoje reakcje w tym przedszkolu były trochę przesadzone. To znaczy, mogłeś mieć za nie więcej kłopotów niż pożytku z tego. Ale sam fakt, że miałeś emocje, woda na kawę wykipiała, ale chrupek zaraz coś z tym zrobi. Sam fakt, że miałeś emocje, nie jest niczym złym. To nie emocje były złe, prawda? To, co do nich doprowadziło, było złe. Byłeś tak wściekły, miałeś tak dość tego, co się działo, że koniecznie chciałeś, żeby to się zmieniło, prawda? Po to są właśnie emocje. Żeby nam samym powiedzieć, że dość. Że ty już masz dosyć i nie wytrzymasz dłużej w takiej sytuacji, bo twoje życie jest nieszczęśliwe na przykład. Bo coś w twoim życiu jest nie okej. Myślę, że już rozumiesz, czym są emocje, tak? To jest taki telefon od nas samych ze środka głowy do nas, bardziej naprzód głowy, żebyśmy pomyśleli o tym, co zmienić. No i teraz możesz się bardziej przejąć tym, że mama jest smutna, bo widocznie coś jest źle. No i chcę ci powiedzieć, że to nie jest dziwne, wiesz, że dorośli czasem są smutni i to nie jest coś bardzo złego, szczególnie w przypadku twojej mamy. Jak wiesz, mama ma was dwoje, wiesz, jakie mama ma przykrości z twoim tatą i z tatą Hany. I musisz przyznać, że takie przykrości to nie jest nic zwykłego i fajnego, prawda? Do tego właśnie mamie nikt nie pomaga. Znaczy, pomagają jej różni ludzie, tak? Jej przyjaciele, przyjaciele tutaj z fundacji na przykład od nas, tak? I przyjaciele spoza. Ale chodzi o to, że w domu nie ma taty, więc mama jest z tym sama.
No i teraz pomyśl, z czym mama jest sama. Nie dość, że z tymi przykrościami na stronę taty, to mama musi zarobić pieniążki, czy załatwić pieniążki dla was na życie. I to jest trochę dużo jak na jedną osobę. Poza tym, jak wiesz, Hanna jest diabłem wcielonym, ma strasznie dużo energii, mało śpi, dużo rozrabia i jest bardzo mała i ciężko się z nią dogadać w związku z tym. Dużo ciężej niż z tobą, mamie, tak? Bo mama do ciebie po prostu powie i ty ją zrozumiesz. A Hanna to wiesz. Hanna ma 1,5 roku, nie? Więc mama jest bardzo zmęczona. Więc tak, mama martwi się tatą. Mama martwi się zarabianiem pieniędzy. Mama jest zmęczona przez Hanię. I przez to czasami wydaje się być smutna. Lub jest smutna. Myślę, że przede wszystkim mama jest koszmarnie zmęczona. I widzisz, życie dorosłych ludzi dzieciom się wydaje bardzo fajne. Że nam wszystko wolno, a wam to nic nie wolno. My nie musimy chodzić do szkoły i mamy lepiej. A prawda jest taka, że nam jest trudniej niż wam. Bo my też mamy coś w rodzaju szkoły, tylko że to jest praca. I my sami musimy tę pracę znaleźć. I musimy ją utrzymać. Nikt nas nie będzie trzymał, jeśli nie zdamy, tak jak wy możecie nie zdać, tak? Tylko po prostu nas wyrzucą i nie będziemy mieli pieniędzy. I to jest dużo trudniejsze, dużo bardziej stresujące. W szkole niektóre przedmioty są fajne, a z pracą to albo masz szczęście i wykonujesz pracę, którą kochasz, albo masz pracę, która... Dziękuję, dobra, postaw. Bardzo dziękuję. Chcesz Atefa pozdrowić? No spoko, hej Atef, jak tam? Siema. W sumie nie wiem, co mam dalej mówić. Siema, Atef. I co? Dodatkowo, jak wy się z kimś pokłócicie, to nam pani nakrzyczy, mama nakrzyczy. Wiesz, co my możemy mieć, jak się z kimś pokłócimy? My możemy mieć poważne kłopoty, na przykład w sądzie. Ja ci nie mówię tego, żeby cię straszyć. Absolutnie nie, dlatego że twoja mama bardzo dobrze się ogarnia i ona nie będzie miała poważnych kłopotów. Chcę ci tylko pokazać, że życie dorosłych ludzi tak naprawdę jest trudniejsze niż dzieci. Ja jak byłam dzieckiem, to byłam przekonana, że jak będę dorosła, to w końcu będę miała życie tak, jakie będę chciała. Będzie mi łatwo, nikt mnie nie będzie czepiał, w ogóle będzie ekstra. I wiesz, co się okazało? Że bycie dorosłym to jest... Często nieustający stres. Często jest to tak trudne, że się nie chce wstać z łóżka po prostu i się mierzyć z rzeczywistością. I tak jak mówię, to nie jest, kochanie, nic złego. To nie jest złe ani dobre. To po prostu jest. Życie nie jest zawsze jest łatwe. Dobrze o tym wiesz. Ty akurat to już bardzo dobrze o tym wiesz, że życie nie zawsze jest łatwe, nie? I emocje są po to, żeby nam mówić, że chcemy coś zmienić. I twoja mama codziennie, po tym jak Hanna ją obudzi w nocy z awanturą o coś, na przykład o to, że misiek wypadł z łóżka, mama jak wstanie bardzo wcześnie, bardzo niewyspana, po to, żeby już Hanie nakarmić, bo Hania ciągle je, jak wiesz. Zresztą słyszałam, że zaczęła zjadać twoje plastelinówki oraz zjadać chyba ciebie. A przynajmniej podgryzać, to mama chce cię wyprawić do szkoły, tak? I chce spędzić z tobą rano jak najlepiej dzień, chce cię odprowadzić, żebyś był bezpieczny i żeby ci było miło. I mama to kocha bardzo, bo mama kocha bardzo was i wy jesteście jej największym szczęściem. Ale żeby mieć to szczęście, to mama się musi bardzo męczyć. I bardzo często jest tak w dorosłym życiu. Że żeby mieć swoje szczęście, trzeba się bardzo zmęczyć. Ja też na swoje szczęście bardzo się zmęczyłam. I do dziś się męczę. Nie chcę ci robić płonnych nadziei,
bo to nie zależy do końca ode mnie i od mamy, ale jeszcze od kogoś. I tutaj jest, zwracam się do osób z województwa mazowieckiego, które w ferie zimowe, albo te zimowe, albo słyszałam, że w grudniu jest sporo ferii przed świętami, będą jechały na Podkarpacie. Jeśli ktoś mógłby przywieźć Atefa, to ja go odbiorę z jakiegoś miejsca, z Rzeszowa na przykład, czy skądś. Więc nie chcę ci robić nadziei, Atef, bo może być tak, że nie będziemy mieli po prostu transportu, ale jeśli tylko będzie transport, jeśli uda nam się załatwić twój przyjazd, to przyjedziesz do mnie na ferie. I wtedy zobaczysz, jaki ja mam dom. Ja na przykład nie mam łazienki jeszcze. Ja na przykład nie mam podłóg jeszcze, wiesz, i dach mi przecieka. Żeby mieć ciepło, to my musieliśmy przywieźć drewno i musimy je ciąć piłą. Ja zaczęłam sobie robić swój pokoik, ale zobacz jeszcze, jakie ja mam ściany, widzisz? Tu mech wystaje. To niebieskie sobie wczoraj pomalowałam, ale jeszcze nie do końca. A to jest drabina na strych. A chrupek to jeszcze w ogóle nie ma swojego pokoju, tylko taki kącik za szafą. Ale chrupek też się męczy, żeby być szczęśliwy. I ty też się męczysz, żeby być szczęśliwy. Na przykład chodzisz do szkoły, po to, żeby wiedzieć, jaki jest świat. Czasami wstajesz, chociaż ci się nie chce. Robisz to po to, Atef, żeby być szczęśliwym. Dlatego, że tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi, kiedy coś osiągamy, a nie kiedy jest nam za łatwo. Miło jest, jak jest łatwo. Miło jest czasem sobie pochorować i żeby mama wszystko przyniosła do łóżka i przytuliła. Ale tak naprawdę to ty jesteś szczęśliwy, kiedy na przykład zajmiesz się Haną, prawda? Kiedy pomożesz mamie, kiedy czujesz, że jesteś częścią czegoś większego i udaje ci się coś osiągnąć. Wiem też, że jesteś bardzo szczęśliwy, kiedy uda ci się ulepić z plasteliny prezent dla kogoś na święta, bo wiem, że szykujesz. I teraz jest przerwa na reklamę skierowaną do was wszystkich. Ja wam teraz tutaj pokazuję pracę Atefa. Atef przygotowuje już prezenty na święta. Jeśli ktoś z was ma ochotę albo się spotkać z jego mamą Eweliną w Warszawie, albo wysłać paczkę z materiałami plastycznymi, w których w szczególności byłyby wszelkie masy plastyczne, plastelina, tak, ale może termoutwardzalne jakieś, na przykład modelina, to Atef ma absolutną fiksację aktualnie. Atef też maluje kredkami, farbami, więc jeśli macie zbędne jakieś takie rzeczy, to on się na pewno bardzo ucieszy. A przy okazji chciałabym też powiedzieć o jeszcze jednej osobie, tylko tutaj personaliów z różnych powodów nie zdradzamy. To nie jest osoba z Warszawy, to nie jest dziecko z Warszawy, tylko z innego miejsca w Polsce. Dziecko chore na schizofrenię, siedzące w szpitalu, bardzo uzdolnione plastycznie, które aktualnie rysuje tylko i wyłącznie promarkerami. To jest dziecko, które ogólnie chodzi do szkoły plastycznej. I nie chce rysować niczym innym. Jest w naprawdę trudnym stanie i wszelkie zajęcia jakieś kreatywne działają bardzo na korzyść tego dziecka. Więc jeśli ktoś z was ma zbędne promarkery, to jest niezwykle proszony o kontakt, żeby te promarkery mogły do tej młodej osoby trafić. Dlatego, że sytuacja w tej rodzinie, wspaniałej rodzinie, która nam bardzo pomaga w fundacji, zazwyczaj pomaga, a nie korzysta, przynajmniej w równym stopniu pomaga, co korzysta z oferty fundacji. No teraz jest słaba ze względu na ciężką chorobę psychiczną jednego z dzieci, a jest tam czwórka wspaniałych dzieci i rodzina naprawdę świetnie funkcjonująca, gdzie tata pracuje ponad swoje siły wręcz. Dzieci są dochowane, dokochane, dobrze się uczą i są po prostu cud miód. Teraz mają przejściowe kłopoty finansowe, bo po prostu w związku z tą chorobą wiele rzeczy się rypnęło.
dlatego też udostępniam zbiórkę pod filmem. Zbiórka nie jest jeszcze do końca gotowa, ładnie przygotowana, ale nieważne, jeśli chcecie pomóc, no to albo te promarkery, albo po prostu wpłaccie coś na konto tej zbiórki. A wracając do ATF-a, no to przypominam, wszelkie materiały plastyczne mile widziane. A jeśli natomiast chcecie wspomóc jego wspaniałą, piękną, uroczą siostrę z piekła rodem, to przyślijcie jej jedzenie. Przepraszam, że się śmieję z Hany, ale wszyscy się śmieją z Hany, bo Hana... Atef ma pasję plastyczną, a Hana ma pasję jedzenie. Dobra. No i to jest koniec tej reklamy. I widzisz, Atefku, ty się wysilasz. Ja nie mówię, że się męczysz, no bo to brzmi, jakby to nie było fajnie. Ale ty się wysilasz, żeby te prezenty zrobić, żeby te prace plastyczne wykonać, tak? To jest wysiłek, dzięki któremu jesteś szczęśliwy. I tak samo jest dla mamy. Wstać o tej czasami piątej, czasami szóstej, przygotować wam śniadanie, obudzić was i odprowadzić cię do szkoły, to jest dla mamy największe szczęście. Ona chce takiego życia, to jest dla niej ważne, wy jesteście jej szczęściem i jest okej, tylko że mama jest tak niewyspana i tego się po prostu nie da zmienić. Czasami w życiu tak jest. Nie da się tego zmienić, więc mama jest niewyspana, więc jest smutna. I jeśli masz do mnie jakieś pytania w tej sprawie, to przekaż mi je przez mamę. Ja ci odpowiem dalej. Na razie tyle tego tłumaczenia. Z mamą nie dzieje się nic złego. Tak jak mówię, mama jest tylko zmęczona bardzo. Mama się niepokoi, że jej się nie udadzą niektóre rzeczy. Że jej się nie uda zarobić pieniędzy. Że z tatą się nie uda dogadać w sądzie, tak? Mama się martwi. Ale to jest normalne życie. Nie musi zawsze być szczęśliwa. Nie musimy zawsze tryskać radością i energią. Życie to są też trudne chwile. Trudne okresy. Nie wiem, czy ty wiesz, ale jak ostatnim razem u was byłam, ja byłam zaraz po rozstaniu z Robertem. Na pewno pamiętasz Roberta i wiesz, że ja go bardzo kocham. Ale musiałam się z nim rozstać. Dlatego, że w życiu i tak bywa. I też byłam bardzo nieszczęśliwa wtedy. Strasznie. Czy ty zauważyłeś, że ja byłam nieszczęśliwa wtedy strasznie z tego powodu? Pewnie nie zauważyłeś. Dlaczego? Dlatego, że byłam też szczęśliwa z innych powodów. Ja po prostu jestem szczęśliwa. A dodatkowo byłam szczęśliwa, że was widzę, że u was jestem, że gdzieś jadę, że coś załatwiam w ramach tak mojej pracy, fundacji, którą bardzo kocham. I to się w ogóle nie wyklucza. Ja byłam wtedy bardzo smutna. Ja byłam wtedy tak smutna, że poza tą podróżą, to ja leżałam w łóżku i gapiłam się w ścianę i wyłam. Ale to trwało chwilę, dlatego że mam też rzeczy, które są bezcenne, które są piękne, które kocham, dla których warto żyć i które sprawiają, że niezależnie od tego, jak przykra rzecz mnie spotka, ja jestem szczęśliwa. I tak samo jest z twoją mamą. Mama jest szczęśliwa. Mama jest tylko zestresowana, zmartwiona, mama jest zmęczona, mama się boi czasami, że nie da rady, ale twoja mama jest szczęśliwym człowiekiem. Ona wie, czego chce, ona ma w życiu to, czego chce, czyli was. Jest mądra, jest zaradna. Mama spełnia swoje marzenia. Więc nie musisz się martwić. Natomiast chcę, żebyś wziął jedną rzecz pod uwagę. Przypomnij sobie, co jest dla mamy najważniejsze. Dla mamy najważniejsze jest to, jesteście wy, tak? To, czy jesteście szczęśliwi. I kiedy mama widzi, kiedy mama wie, a mama zawsze zobaczy, bo mama cię kocha i jest z tobą bardzo blisko, więc nic przed nią nie ukryjesz. Kiedy mama wie, że się martwisz o nią, to wtedy ona też się martwi. I zobacz, co się dzieje.
Mama jest zmęczona, ty się martwisz, tak? Mama się martwi o to, że ty się martwisz. Ty widzisz, że mama jest bardziej zmartwiona. Mama się martwi o to, jak zrobić, żebyś ty się o nią nie martwił. I w końcu oboje martwicie się strasznie. A sposób jest na to prosty. Wystarczy, że zaakceptujecie to, że nie zawsze macie dobry humor, nie zawsze czujecie się świetnie. Tak? Wtedy po prostu jak widzisz, że mama się martwi, to siadasz z mamą i pytasz. Napijesz się kakao, mamo? A mama powie, tak, napiję się. I siadacie sobie razem z kakao przed oknem, patrzycie, jak leje deszcz. I po prostu żyjecie, po prostu jesteście. I jest okej. A potem się okazuje, że Hanna wychlała wam to całe kakao. I się wściekasz na nią. Prawda? I to jest to, co mam ci do powiedzenia na dziś. Bo, tak jak mówię, na dziś z mamą jest wszystko okej. Z mamą jest w porządku. Mama po prostu żyje, jest żywym człowiekiem. Ale i twojej mamie się to kiedyś przydarzyło, i mi się to nieraz przydarzyło, i wielu jeszcze osobom, że faktycznie było źle, one były bardzo smutne. I o tym jest ta książka, Włosy mamy. I ja nagram jeszcze jeden film, w którym przeczytam po prostu tę książkę. Ze wszystkimi obrazkami, które są wspaniałe. I tutaj wytłumaczę dzięki tej książce, czy może ta książka wytłumaczy, że nawet kiedy jest bardzo źle z taką mamą, to nie ma tragedii, da się coś zrobić. Ale to nie jest twoja rola, kochanie, ani twoja ATF, ani żadnego innego dziecka, żeby ze smutkiem mamy coś robić. Mama sama sobie poradzi, bo mama jest dorosła. I nie jest dobrze, żebyś się czuł odpowiedzialny za mamę. Bo ci się w głowie przewraca od tego, po prostu. To działa tylko w jedną stronę. To mama jest odpowiedzialna za ciebie, ty za mamę nie. Jest bardzo fajnie, kiedy chcesz mamie pomóc. Jest bardzo fajnie, kiedy chcesz spędzić z mamą miły czas. Jest super, kiedy chcesz mamie dać prezent i kiedy chcesz się z nią napić kakao. Jest wspaniale, jeśli pomożesz jej przy Hanie. Jeśli pomożesz jej sprzątać coś, co należy do jej obowiązków, a nie jest twoim pokojem, tak? To jest wszystko bardzo miłe i super. I sprawia, że jesteś naprawdę super chłopakiem i wiele osób zazdrości mamie takiego fajnego syna. Ale ty nie jesteś odpowiedzialny za to, jak mama się czuje. Ty jesteś tylko odpowiedzialny za to, jak ty się wobec mamy zachowujesz. Czyli jeśli jesteś w porządku, jeśli jesteś okej, jeśli jesteś kochany i kochasz ją i jesteś wobec niej szczery i nie robisz jej żadnych kłopotów, to niczego więcej od ciebie nie potrzeba. Mama sobie poradzi. Co więcej, mama nauczy ciebie, jak sobie radzić w życiu. Również ze smutkiem i również ze zmęczeniem. I zaufaj swojej mamie. Twoja mama potrafi góry przenosić, jest takie powiedzenie. Nie wiem, na ile ty pamiętasz, ale obawiam się, że ty bardzo dobrze pamiętasz wasze życie, kiedy ty miałeś 4 lata, a nie 8. Pamiętasz, co się wtedy działo? Pamiętasz, jak było strasznie? Zobacz, co mama zrobiła z waszego życia przez te 4 lata. Zmieniła je zupełnie. We wspaniałe życie, w którym jesteście szczęśliwi, w którym jest Hanna, w którym ty masz swój pokój, macie spokój w domu, macie przyjaciół, tak? Ciotka Ania nagrywa dla ciebie film. Ty robisz prezenty na gwiazdkę dla ludzi, których kochasz. Jest zupełnie inaczej. I wierz mi, Atef, mama zrobiła to sama. Jasne, że ja jestem jedną z wielu osób, które jej pomogły w tym. Ale wiesz dlaczego? Bo ona potrafiła zdobyć zaufanie i przyjaźń.
Ja też bardzo wiele rzeczy robię dzięki ludziom, z którymi pracuję, dzięki moim przyjaciołom z mojej fundacji. Mama twoja była jedną z pierwszych osób, które poznałam. Moje życie wtedy też było trudne. Ja dopiero zaczynałam z fundacją i naprawdę było niefajnie. Było tylko trochę lepiej niż u was. Dzisiaj? Atef, ja mam własny dom. Jeszcze nie zrobiony, ale swój własny, w którym sobie maluję ściany w ciapki zieloną, niebieskie. I jestem z tego powodu szczęśliwa. Mam swoje owce, tak? Mam swoją fundację, mam ciebie, mam twoją mamę. Też zrobiłam to sama. I jasne, że również z pomocą twojej mamy. Ale żeby mieć przyjaciół, to trzeba sobą coś reprezentować. Czyli trzeba coś osiągnąć, trzeba coś zrobić. Mieć przyjaciół to jest osiągnięcie życiowe. I twoja mama potrafi ich mieć. Więc potrafi z nieszczęśliwego życia zrobić szczęśliwe. Ty nie musisz się przejmować tym, jak jej życie uczynić szczęśliwym. Ty po prostu patrz, jak ona to robi. Bo to jest czarodziejka. To jest prawdziwa czarodziejka. I tyle chcę ci przekazać. A później nagram jeszcze o tej książce. A na dziś to już skończę, bo muszę posprzątać mój straszliwy bałagan w domu. Cześć. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro, ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł. Nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są masz już 8 darowizn na łączną kwotę złote 90. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też pisać adresy e-mail twoich znajomych
i wysłać do nich maila lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z Twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 złotych. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Funny Money i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem Funny Money 5 zł. Za co Ci serdecznie dziękujemy.